Ostatni weekend maja na lotnisku w Rudnikach zarezerwowany będzie na kolejną, siódmą już edycję imprezy Para Rudniki. W tym roku organizatorzy postanowili zmienić jednak nieco formułę wydarzenia, która ma mieć bardziej piknikowy charakter. Targi będą obfitowały w wiele imprez, wydarzeń takich towarzyszących, które nadadzą piknikowy charakter dla targów. Zależy nam na tym, żeby oprócz biznesu, oprócz różnego rodzaju ofert handlowych, żeby targi miały również taki przyjemny charakter dla wszystkich tych, którym lotnictwo lekkie jest bliskie. Podobnie jak w poprzedniej edycji, będzie można zobaczyć rywalizację dronów. Czy w dzisiejszych czasach to już urządzenia dla każdego? Tak, drony są dla każdego, ale jak ze wszystkim trzeba zachować w tym umiar. Są pewne obostrzenia, jeśli chodzi o przepisy, o prawo lotnicze, które jakby zezwala nam na latanie w pewnych miejscach, a w niektórych nam zabrania. Wszystko jakby ze względów bezpieczeństwa. Myślę, że sport dronowy też przyczynia się do jakby uświadamiania ludzi, co to jest ten dron i co on może zrobić, że te z pozoru niewinne małe zabawki mogą być też niebezpieczne, dlatego trzeba wiedzieć, jak się z nimi obchodzić. W tym roku miała się odbyć również pielgrzymka paralotniarzy, którzy mieli wystartować w Rudnikach i przez 15 minut latać nad Jasną Górą. Wszelkie zgody Urzędu Lotnictwa Cywilnego oraz władz kościelnych zostały uzyskane. Okoniem stanęły jednak władze Częstochowy. Jaki był powód? Władze miasta, włodarze tłumaczyły to bezpieczeństwem, powiedziałbym, chyba nie do końca wiedząc, na czym to bezpieczeństwo polega. Spełnialiśmy wszelkie wymogi urzędowe, bezpieczeństwa dotyczącego sprzętu, pilotów ograniczonych, zaplanowanej trasy, bez wlotu nad zgromadzenia, z zapewnionym dolotem do awaryjnych lądowisk. Wszystko, co nam przepisy nakazują. Kto jeszcze nie ma planów na ostatni weekend maja, tego w imieniu organizatorów zapraszamy do Rudnik. Pogoda ponoć jest już zamówiona.